Tak więc niestety cała redakcja dożyła do Wrestlemania 33 i tak jak obiecaliśmy musimy nagrać tą trzecią część filmu. I prawdopodobnie dlatego odcinek dzisiejszy będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż pozostałe, ponieważ dokładnie metr ode mnie po mojej lewej stronie siedzi Amish i mi cały czas przeszkadza pokazując dziwne zdjęcia Broken Matt Hardy'ego. Tak więc tak jak wcześniej wspomniałem jest to trzecia część filmu, więc panie i panowie, ja nazywam się Set Donor a jest to trzecia część filmu 5 rzeczy, które powinny wydarzyć się na WrestleManii 33. Daniel Bryan ingeruje w Mixed Tag Team Match. Jak wiemy na WrestleMania 33 odbędzie się Mixed Tag Team Match pomiędzy Johnem Cena, Nicky Bello i Maris i Demizem. Cała walka została zapowiedziana przez generalnego menadżera Smackdown Live, Daniela Bryana, który de facto jest chyba z tym wszystkim w jakiś sposób powiązany. Cała sytuacja rozpoczęła się po tym, jak Miss i Maryse zaczęli sobie żartować z całego programu Total Divas i Total Beras, w którym najbardziej oberwał John Cena i Nicky Bella. Jakoby tego było mało, Miz... Bardzo często zahacza o postać Daniela Bryana, który też występował w obu reality show. No i niestety Daniel Bryan nie wytrzymał. Wiele osób spekuluje, że Daniel Bryan ma właśnie pomóc dla swojej rodziny, czyli Johna Ciny i Nikki Bella, aby w jakiś sposób mocno upokorzyć Demiza. Hardy Boys pojawiają się na WrestleMania. Podczas gali Supercard of Honor w ladder meczu z Young Bucksami, Broken Matt Hardy i Jeff Hardy stracili swoje tytuły Ring of Honor. Przez wielu fanów uważane jest to za znak, że Hardys jednak dogadali się z WWE i możliwie mogą pojawić się na WrestleMania. Wiele osób spekuluje, że Hardys mogą się pojawić w ladder meczu o Raw Tag Team Championship, gdzie wystąpi The Club, Cesaro, Sheamus, Enzo i Tak samo też wiele osób spekuluje, że pojawią się oni podczas segmentu New, Którzy będą hostować ową WrestleMania. Część naszej redakcji uważa jednak, że ladery byłyby lepsze, ponieważ hej, hardys, ladery, idealne połączenie. Kilka powrotów podczas Andre the Giant Memorial Battle Royal. Tradycją WWE jest, że podczas Royal Rumble bądź innego rodzaju Battle Royal sprowadzają zawodników tylko na jedną noc. Najsławniejszymi przypadkami są DDP i Kevin Nash. W przypadku Andre the Giant Memorial Battle Royal nie jest inaczej. W poprzednim roku dostaliśmy ponownie DDP bądź na przykład Shakila W tym roku niestety Andre the Giant Memorial Battle Royal zostało przeniesione do kick-offu, ale nadal możemy się spodziewać kilku ciekawych nazwisk. Wiele osób uważa, że właśnie podczas tego Battle Royale wiele mniejszych gwiazd z NXT będzie miało swój początek w głównym rosterze. Pojawienie się Samoa Joe i Fina Balora. Stypulacja pojedynku Triple Age'a i Setha Rollinsa otwiera możliwości na pojawienie się kogoś jeszcze w pojedynku. Wiele osób spekuluje, że po stronie Triple Age'a pojawi się to Samoa Joe, a w obronie Sefa Rollinsa stanie Finn Balor. Zapowiedź tego wszystkiego mogliśmy już wcześniej widzieć na live eventach WWE, gdzie Finn Balor wielokrotnie stawał przeciwko Hunterowi. Jeśli wierzyć wszystkim plotkom, które krążą dookoła Wrestlemania, Triple H ma zbudować własną stajnię składającą się z jego osoby, samo Joe i Kevina Owensa, które miałaby się przeciwstawić drużynie Sefa Rollinsa. Do drużyny Sefa Rollinsa miałaby należeć on, Finn Balor i Sami Zayn. Dodatkowo, jak wiemy z przeszłości, Samoa Joe i Finn Balor już wielokrotnie walczyli sobie między innymi nad NXT. Roman Reigns pokonuje Undertakera. O, Boże, ale będę miał hit za to, Jezus Maria. Pomysł na pokonanie przez Romana Reigns Undertakera jest dość prosty. Podczas wejścia Undertakera na ring, sędzia jest już na tyle znudzony i tak zniecierpliwiony, że rozpoczyna walkę, a Undertaker nie jest w stanie w ciągu 10 sekund dojść do ringu. Przegrywa on przez dyskwalifikację pozaringową, czyli The Big Dog potwierdza, że this is his yar. I teraz pełnoprawnie mogę powiedzieć, że to by było na tyle. Trzy filmy dotyczące Wrestlemania i 33 za nami, a przed nami sama Wrestlemania. Tak więc w przyszłości spróbujemy zrobić tego typu filmy przed każdym pay-per-view, a tymczasem ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i był dzisiaj razem ze mną... Kuba z się z Wrestling. I słyszymy się już wkrótce.